Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kontynuację serii z gry z silnikiem szachowym. Najsilniejszy poziom na liczesie. W różnych konfiguracjach oczywiście ustawiam sobie tutaj pozycję. W tym momencie bez gońca będzie grał silnik, czyli bez lekkiej figury. Gramy czarnymi na 20 minut i zobaczymy, jak tu się sytuacja potoczy. Skoczek F3. No bez gońca oczywiście to jest bardzo duża przewaga czarnych. Gramy. Potem zagramy sobie bez skoczka, to znaczy silnik zagra bez skoczka, rzecz jasna. Oczywiście piszcie w komentarzach, jakie konfiguracje jeszcze byście chcieli zobaczyć. Biorę je pod uwagę, bo już w poprzednich dwóch filmach pisaliście, jak to rozgrywać. Zagram obronę królewsko-indyjską. Bez tego gońca może będzie po prostu łatwiej, to znaczy na pewno będzie łatwiej. Tylko pytanie, czy grać teraz na przykład D5, czy zagrać D6? Zagram chyba D6, swoje. Nie będę kombinował, zagram swoje w tym momencie. Spróbuję skoczek D7, E5, ewentualnie skoczek C6. Może skoczek C6. Każda wymiana jest tutaj oczywiście korzystna dla mnie. Goniec tutaj, no dobra, goniec D7, tak po ludzku zagramy. Wszystkie figury lekkie są wyprowadzone. C4, dobra, no to myślę, że tak, myślę, że nie. Myślę, że A6 najpierw. Zbić raczej nie zbije. Raczej odejdzie goniec tutaj. Zbił, o, no to super. Czyli gońców już u przeciwnika nie ma. Dobra, no i teraz myślę, że po prostu wieża E8 z planem E5. Też trzeba uważać na gońca. Czasem jak tak zagram, to dostanę plombę. Dobra, gramy sobie E5. Zamykamy pozycję. D5 prawdopodobnie. Goniec D7. Tutaj za dużego wyboru nie ma. I goniec D7. No i dobra, i teraz planujemy. Możemy oczywiście w takiej pozycji tracić troszkę temp. To nie jest na pewno jakiś grzech wielki. Tutaj będzie kontynuowane. No dobra, będzie to kontynuowane. To już widzę. Ale wykorzystajmy fakt, że mamy gońca więcej. Goniec będzie pilnował tutaj tego pola. Jak zagra B4, zagramy B6, potem A5. Z tej strony możemy coś podziałać. Koniecznie nie musimy. Dobra, zagramy B6, żeby już tutaj przeciwnika... C5 też było chyba ciekawe. Ale dobra, niech będzie tak. Wieża C3, zagrajmy sobie A5, bez tutaj jakichś specjalnych ruchów. No właśnie, silniki często grają taki ruch A4. Ja tego ruchu nie rozumiem. Ale okej, nie muszę wszystkiego tutaj rozumieć. Może po prostu goniec H6, żeby ten goniec miał tutaj swobodę gry. Skoczek może na H5, na F4 byłoby fajnie. Przerzucimy wieżę na F8. Czasami hetman E8. Dobra, wieża F8, czyli plan jest jasny. Będę chciał grać tutaj F5. Mam więcej czasu od maszyny. Rzadko spotykany obrazek. Nie no, żartuję. Skoczek H5. No i teraz będę testował tutaj oczywiście maszynę. Widziałem kiedyś, jak Hikaru Nakamura grał właśnie, znaczy nawet nagrałem dwa filmy, właśnie jak grał z maszyną. I to z niezłym skutkiem. Skoczek F6 z planem tutaj i tutaj, to by było rewelacja, no ale nie pozwoli mi tutaj zagrać, jak widzimy. Myślę, że F5 teraz będzie dobre. Po wybiciu to super, wchodzi goniec, ale tutaj po prostu odbijam. Znaczy, pozycja białych jest oczywiście przegrana, to nie ulega wątpliwościom, ale maszyna ma to do siebie, że robi niespodzianki. Hetman F6, wprowadzę wszystkie figury. Jak tutaj zagra, zawsze mam opcję bicia, w razie czego. Mogę też tak, chociaż muszę uważać w sumie. Taki ruch będzie teraz próbowany. Będzie taka próba zagrania tego posunięcia. No właśnie. W sumie hetman F6 to było takie dobre. To się okaże. Zagram hetman G7, żeby tutaj pilnować pionka, a przy okazji będę groził zbiciem. Ewentualnie może G5 jeszcze. Wymiana. No to wymiana, to myślę, że ok. Bez większego zastanowienia, bez dłuższego zastanowienia. Pytanie, czy iść tutaj pionkiem zamykać. Zawsze mam obawę, że maszyna się obroni. Z człowiekiem to bym się nawet nie wahał. Z drugiej jednak strony może po prostu wybić. Ja myślę, że wybicie będzie sensowne, no bo otwieram wieżę, otwieram gońca i tyle. I tutaj zwiążemy. No tak, wiążemy przecież tutaj wieżę jeszcze. Dobra, to będę chciał wybić skoczka i podziałać tutaj po liniach. Dobra, ja myślę, że nawet nie będę kombinował. Od razu to wymienimy, żeby nie było niespodzianek. Wieża, ok. Może tak. I tak, po prostu. Tutaj chyba nie ma przełomów, mam nadzieję. Gramy wieżą. No goniec więcej, no umówmy się, no. Przecież to jest totalnie wygrana pozycja.
Dobra, maszyna chyba wie o tym. Wieża F6. Wieża F6, mówię. Hetman F6. Fajne jest to czasami, że maszyna za nas pomyśli i zagra ruch, który my bierzemy pod uwagę, że może być dobry, a na przykład silnik tego nie robi, bo uważa, że jest zły. No dobrze, czyli tutaj znowu są opcje wymiany. Im więcej wymian, tym lepiej dla mnie, ale nie do końca zawsze. Ta wymiana chyba nie ucieknie. Zagramy hetmanem. Troszeczkę wzmocnimy. Zobaczymy, jak ta realizacja przewagi. Okej. No to myślę, że po prostu zbijemy teraz. Wieża musi zbić. Goniec F4. No, zagramy goniec F4. Król H8 prawdopodobnie. Jakiś G3. Oczywiście ja będę planował grać G5. Dobra, zagramy królem na H8. Czasami goniec właśnie tędy mógłby się wedrzeć, byłoby jeszcze lepiej. Tak mi się wydaje. O, to ciekawe. Tutaj król sobie poruszył. Dobra, wracam gońcem, żeby zagrać tutaj G5. Albo w ogóle go przerzucić, zagrać pionkami. Ja tu się w ogóle nie muszę spieszyć z niczym. Co wieża G8 i G5? Wiecie co, nie, ja mam czas. Ja mogę sobie przestawić gońca tutaj, tutaj. Będę celował w pionka. Czasu jest mnóstwo. Zagram tu. Oj, też, żeby nie za szybko. Czasami G4 wchodzi. Na szczęście teraz nie wchodzi, ale jeszcze mam ucieczkę. Dobra. To tak na marginesie. Myślę, że teraz król tam sobie uciekł. No dobra. Maszynka sobie kombinuje. Goniec E7 z planem. Aha, w sumie bez sensu. Hetman F6 i tak wieża broni. No ale dobra. Taki ruch na pewno jest ok. Chociaż na H6. No i zagramy wieżą na G8 z planem G5, żeby tu się ustawić. Tutaj czarne i tak by już mnie dawno rozwaliły. W ogóle tak się zastanawiam teraz, czy ja też sobie nie zrobić sobie wędrówki królem gdzieś tam. Raczej to konieczne nie jest, ale. Wiecie co, zrobię sobie tą wędrówkę? Co mi szkodzi? Co mi szkodzi? Zobaczymy, jak będzie tutaj silnik reagował. Zrobię sobie wędrówkę. Tam sobie gdzieś się schowam. Chociaż z drugiej strony, jak mi zacznie przełomy tutaj klepać przeciwnik, zaczynam chyba niepotrzebnie kombinować. Wieża F8, hetman H5, wieża F4, coś takiego. Przerzucę to jeszcze raz. Powiem szczerze, że realizacja jest kiepska z mojej strony. Król H8. Ale 50 ruchów zdążymy, żeby poruszyć się jakimś pionkiem, więc myślę, że na spokojnie. Dobra, hetman H5. Bierze F7, goniec F8, znowu tędy. Tak zrobimy. Goniec F8. Dobra, tutaj. Aha, teraz na taki ruch muszę uważać, bo G4 dostanę. O, ja to realizuję. Dobra, ale już mam pomysł. Zagramy sobie tak, tak, tak i wieża F4. Długo to będzie trwało, ale myślę, że się uda. Dobra, poszło tak, idzie tak. Pewnie jakieś H5 może też spróbować zagrać, to po prostu będę musiał wybić. Będę zmuszony, żeby to wybić, bo po takim ruchu też czasami tak mogę. Dobra, jest, no to wskakujemy wieżą na F4. Atakujemy pionka. G3. Pewnie tak. Tu się punkt osłabi. Dobra, wracamy wieżą na F7. W sumie chciałem też tu, ale myślę sobie. Lepiej wieża, żeby stała na F. Tego pionka podpierała. O! O, proszę bardzo. No to goniec G7, tu pilnujemy. Teraz się przestawię hetmanem i czekam na wybicie. To wtedy, jak już się otworzy sytuacja, to będzie, myślę, że prosto. O! Ale na mnie idzie. Dobra, król G8. Uciekam od wszelkich tutaj pułapek. Wybicie, wybicie. Dobra. Okej. Chyba tak, ale jak on zagra tu, no to co mi szkodzi?
Zagramy tak, żeby tu mieć opcję wybicia. Czekamy też na wybicie takie. Mogę też tak zagrać. A tu? Po prostu. On nie wybije, bo idę pionem na F3. Chyba, że ja czegoś nie widzę. OK. Bierze F5, żeby tego pionka mi nie sprzątnął. Tutaj hetmana będę chciał wstawić. Albo na F6 w ogóle. Bo zagram tak. On zagra tu, ja tu. Wieża zawsze jest na H5. Zagramy tak. Dobra. Wieża na H5 się broni, a tam grożą maty. Wieża H5, on na pewno nie... A, zbije! Co ja zrobiłem? On hetmanem odbija. No to się porobiło. No, to powiem wam, sytuacja się nieco skomplikowała. Tak, sytuacja się skomplikowała, ale zagram tak. Nie no, zaraz. Jak zagram tu, on mi da znowu szacha. No dobra, król G8 muszę. Nie no, po prostu nie mogę z tym silnikiem. Ojejku. Dobra, muszę zmienić koncepcję. Tak i tak zagrać, przestawiać to wszystko po kolei. No nie ma wyjścia, muszę to przestawiać po kolei. No hetman F7, dobra. Teraz powolutku, powolutku tym królem będę musiał się tam dopychać wyżej. No dobra, tak, po takim ruchu zawsze mam coś takiego. Okej. Tutaj F5 będzie ciekawe, bo zagram tu. Czy chodzi o to, że myślałem, że on tak będzie miał, a będzie miał tę opcję jeszcze taką, to tak jeszcze mogę zagrać. Czy tutaj? Dobra, zagramy hetmanem na 8, żeby zająć linię, coś postraszyć. Powiem szczerze, realizacja, ale mnie wybił z rytmu w ogóle, masakra. Totalnie mnie maszyna wybiła z rytmu. Hetman E5? Hetman H5, na pewno będzie tak. No i hetman F6 muszę. Tutaj bronić wszystko. Teraz pytanie, co z królem? No przestawię króla. Może jakoś tym królem powędruję gdzieś. Ależ to wszystko trwa. Mogę teraz tak nawet spróbować. Dostanę szacha. Tu pójdę. No dobra, zagrajmy tak. Hetman G4, hetman, król F8. Tutaj to zawsze mam z szachem. Teraz już są jakieś opcje. Dobra, tędy przechodzi. Słusznie. A teraz mogę tak zagrać. Potem tu przestawić gońca. O, właśnie. Król aktywność złapał. Co? Serio? Wymienia hetmany? No przecież jak zbije tu... I on zbije tu, no to wygrywam. Tylko pytanie, jak zbije tu, on zbije tym. Nie, no wygrywam, no bez przesady, hello. No nie wierzę w to, że tu jest remis. Zbił pionkiem, no dobra. No tu, 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 tu. No i nawet tak. Przecież wytępuję. No nawet tak mogę zagrać. Nie no, tak zagrajmy sobie, żeby tutaj mieć opcję. No i teraz tak. No i goniec C7 i tu tempujemy króla. No przepraszam. Chyba, że chodzi o to, że... Dobra, wiem o co chodzi. Tutaj idziemy. Prawdopodobnie on będzie szedł tędy królem po gońca. Dobra, goniec E7, czy tutaj wejść? Goniec E7. No tutaj, ja będę po tego pionka szedł. I teraz tak, tu. Nie zagrał tu, dobra. No to tempujemy dalej. Goniec F6. Nie no, jest wygrana, dobra, umówmy się, no bez przesady. Wiecie co, bo ja czasami już wątpię, jak ten silnik gra. Szacha damy, goniec tutaj jeszcze pomaga na przekonne. Idziemy tutaj sobie właśnie na opozycję. Okej, przełomy. Pełna zgoda. Tu, 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 tu.
Nie, no nie mogę tego bić. Wyczekam. Wyczekam go i zagram królem. No jak zbije, to zbije. No tak. Tu? O rety. Nie no, bez przesady. No właśnie. Powiem wam, masakra. Totalnie zgłupiałem. No i to już jest easy. Okej. Bije. Król idzie tu, ja zagram tak, on pójdzie tu, ja pójdę tu, on zbije, idę do przodu. W sumie nawet zbije pionka, żeby mieć taki ruch i jeszcze gońca wstawić tutaj. No dobra, słuchajcie, chyba wygram, no. No już zagram gońcem, no już zgłupiałem po prostu z maszyną totalnie. No ale łatwo nie było, zobaczcie, 100 ruchów, co nie? No zbić muszę. Oczywiście będzie gra do mata. Okej, matujemy. Koniec się przydaje zawsze. Okej. No 103 ruchy, okej. No to teraz gramy z maszyną w konfiguracji, że on gra bez skoczka. Startujemy. Zaraz, jak to się robiło? Kontynuuj z tej pozycji. Dobra, gra z komputerem i gramy czarnymi. No to jedziemy. No, powiem wam szczerze, było gry trochę. No jest ruch E4. Teraz pytanie, jak zagrać? Jak nie ma skoczka, jaki debiut najlepiej wybrać? Może C6 albo D5 później? No dobra, zagrajmy sobie obronę Karokana. Bez skoczka zawsze białym gra się trudniej, takie rzeczy. D5 spróbujmy od razu. Pytanie, czy wymieni? Raczej tak, maszyna raczej wymieni. O, to mnie zaskoczył, przepchał. No dobrze, skoro przepchał, no to ok. Gramy goniec F5, czyli zgodnie z planem. Potem E6, ok. No, skoczek to jest oczywiście też dużo, bardzo dużo. Dobra, posunięcie goniec C2. Skoczek D7, czy tak zagrać? Skoczek D7 chyba. Ok. Czy H6 tu się przyda? Powiem wam, że szczerze mówiąc nie wiem, ale zawsze tutaj się gońcem schowam w tej konfiguracji. Poczekam na ruchy przeciwnika. Dobra, chyba teraz C5 uderzymy, żeby próbować coś tutaj wymienić. Chociaż nie wiem, czy to nie za szybko. Może powinienem zrobić najpierw roszadę. Dobra, wybijemy to. Ale już poszło. Skoczek wybije. Raczej skoczek. I zagramy sobie skoczkiem, żeby pilnować końca. W ogóle chyba koślawo gram to strasznie. No właśnie, bo tu się zaczynają już teraz niespodzianki pod tym względem. Tutaj nie mogę. O, jeszcze wpadnę w tarapaty porządne. No i będę ją w tarapatach będę. A czy tak zagrać dobrze będzie? Jak zagram na B6, on mi zbije tu. Jak ja zbiję, to on mi da szach. Będzie źle. Tak nie zagram, bo szach. No patrzcie, figura więcej, a ja gram jak po prostu potłuczony. I daję przeciwnikowi. Co z tego, że figura więcej, jak moje figury nie są wyprowadzone? To duży błąd właśnie. Zagram tak, to on mi zbije tu, ja tu, on mi zbije gońcem. Może tutaj uderzyć w tym wypadku. Ciężko stwierdzić. Może hetman B8? Może hetman B8, słuchajcie. Dziwny ruch, ale niech tak będzie. Strasznie dużo temp tracę, ale nie chcę odsłaniać pionków. Koniec przecież zagrywa. Dobra, hetman C8, bronię.
taki ruch. Nie wiem, goniec. Oczywista sprawa. Dobra, A6. Co on zrobi z gońcem? Prawdopodobnie go wycofa. Tak mi się wydaje. Wow. Wow. C4. Oh my gosh. Słuchajcie, no co, jak zbije drugą figurę, on zbije tym i mnie tam zajeździ? Nie wierzę w to. Bije w ciemno. Nie wierzę po prostu, co tu się dzieje. Zawsze mam taki ruch przecież. No, zbijam. Goniec się otworzył. Mam dwie figury więcej. O co chodzi? Okej. Okay. No to już się dowiedziałem, o co chodzi. Będzie pasywna obrona. Tak, może. Znaczy, mam dwie figury więcej, więc to jest ten plus, że mogę zawsze jedną figurę oddać. Zagram tu, on zbije, ja zbiję. On tu, ja tu. Tak, no myślę, że tak muszę zagrać. Tak, 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 tak. Myślę, że tak, bo tu hetman po prostu broni na E6. Zbyt pasywnie by to stało. Roszada jest blisko. Roszada jest blisko. Może się uda to zrobić. Pytanie teraz, czy jakiś hetman... Ojejku, Krzysztof, co ty zagrałeś? Dobra, słuchajcie, ale... Tego nie widziałem. Ale ja mam cały czas dwie figury więcej. No muszę hetmanem. On... Zbiję tu. Nie pozwoli mi zrobić roszady. A ja zbiję tam. I będę żył. No przecież będę, tak? No mam cały czas figurę więcej. Będzie cały czas figura więcej. Też mogę tak spróbować. Co? No to tego się nie spodziewałem. Wymieniam hetmany. Ale w sumie dobrze zagrał, bo będzie mi tutaj atakował. A jak mi zdejmie trochę pionów, to skoczek może być za mało. I pytanie teraz, czy zagrać tak, pasyw, czy zrobić roszadę, czy zbić tutaj najpierw, znaczy zbić chyba na D5 muszę, nie no, zbić na D5 muszę, nie ma opcji, bo jak zagra D6 będę miał kłopoty. Może mi tego zbić, ale ja wtedy zbijam, znaczy tamtego nie mogę zbić pionka, będę musiał zrobić roszadę. Dobra, roszada, trochę późno, ale cały czas figurę więcej, myślę, że wykraskałem się w ogóle z tych opresji, ale maszyna pograła, masakra. No dobra, teraz gram tak, on musi wymienić, dobra, jedziemy, on musi, no nie, no to musi być wygrana i to względnie łatwa, nie wierzę w to, że to nie jest wygrana, atakuje pionka, muszę uważać na te szybkie pionki, skoczek w gotowości, królem szybko muszę podejść, ależ się porobiło, dobra, tutaj trzymam pionka, no królem muszę podejść, jak najszybciej, nie ma innej opcji. Czy wieża C1? Wieża tutaj. Tak muszę bronić, co nie? Tak zagram, on tak zagra, ja tak zagram. Tu będą widełki, ale skoczek będzie na bandzie. Tak jeszcze, tak jest jeszcze ruch. Taki ruch jeszcze przewidywałem. Tak, 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 tak. Bo jak zagram tu, on mi zagra tak, ja zbiję i będzie dobrze. Ale teraz tutaj będzie skoczek. Ale sprytnie pograł. Bo tak będzie teraz szedł. Dobra, król idzie do góry, pionek i wieża, i pionki będą szły, co nie? Król chyba szybko je zablokuje. Ależ one szybko idą. Taki ruch, skoczek wchodzi do gry. Jak będzie tak, to tutaj jest szach, potem skoczek C3. Okej. Pytanie, czy tutaj nie można teraz? Pionek tu pójdzie, skoczek z wieżą zatrzyma. Dobra, król broni pionka. Okej, to już jest blisko. Tego pionka chcę skosić. Będzie F4? Nie poszło F4. Muszę tak? O rety, ale się porobiło. No niewiarygodne, muszę tak zagrać. Mogę zbić tu. On pójdzie tu. Nie no, po prostu niesamowite to jest. Hmm.
Skoczek C6. Pionki tu strasznie, strasznie zaawansowane się robią. Nie mam jak ich przyblokować. No dobra, skoczek C6. Na razie bronię tego. Nie widzę innego układu. Nie będę pionkożercą, ale teraz skoczka bym wziął. Znaczy, pionka wziąłbym skoczkiem. No dobra, mogę też wrócić znowu skoczkiem. To jest fakt. On chce zagrać tak. Mogę tak zagrać. On zagra tu. Ja zbiję. On zagra tu. No i co? Wieżówka z pionem więcej. Nie przegram, ale też nie wygram. Tu, tu. Tu? Tu. I przegram tę partię jeszcze. Mogę zbić tu. Pójdzie tak. Zagram tu. Zagra tak. Fu. Masakra. No mogę też wrócić i pokombinować z innej strony, tylko jak? No niesamowite. To jest niesamowite. Maszyna wszystko dokładnie przeliczy, a ja niestety nie. A zaraz, jeszcze mam opcję blokady. Wieża B7, A5, skoczek B8. Tutaj stanę, ale ja będę przyblokowany, nie będę miał w ogóle jakichś ruchów aktywnych. To będzie złe. To nie będzie dobre. No właśnie. A tu nie ma czasu teraz na takie rzeczy. Dobra, wrócę skoczkiem. Tu zagra? Nie, tu nie może. Dobra, tu zagrał dokładniej teraz. Ajajaj. Król tu, on zagra tak. Tu, zbije, tu, szach. Oj, będzie jeszcze gorzej. Zbije tu. On idzie pionkiem. Zaraz, mogę jeszcze tak zagrać, grozić matem. Tylko, że to nic nie da. Bo on sobie tam ucieknie jakimś pionkiem, król będzie miał ucieczkę, a ja nie zdążę się wieżą przestawić i skoczka nie zdążę przestawić. Ja cały czas króla mi brakuje tutaj. Wszystko jest blisko. Znowu jak zagram tak, to wieża B5 pewnie ruszy. Niewiarygodne. Skoczek C6. Nie widzę jakiejś tutaj opcji. No nie widzę opcji. No dobra, wracam skoczkiem. No po prostu on pewnie wróci. Dobra, no i znowu będzie to samo. Czy to jest w ogóle pozycja remisowa? Czy to jest wygrana? Nie wiem. Kompletnie nie mam pojęcia. Zaraz, zbiję tu. On pójdzie tu. Ja zagram tak? Tu też nic nie da. Bo B7, A6. Już miał króla bliżej. Tu. Muszę tak w ogóle zagrać, ale co to daje? Nie, no nic. Tak nie mogę zagrać, bo mi pójdzie na B7. Ale wtedy mogę wrócić. On pójdzie tak, tu mam opcję blokady. Ale zagram tak, on może tak. Nie, to ja zbijam. Chwila. Zagram tu, on tu. Ja wrócę. On tak, to będę blisko królem. Chyba tak. Wieża A8, tu wracam, czyli wymuszam nieco, tylko po co? Po to, żeby tu królem przejść. Pion, zaraz, tak. On tak. Tu skoczek broni, więc idę tak. Aha, tu mi bije. Tutaj. I tu się zajmie pionkami. Dobra, ryzykujemy. Remis miałbym w tej pozycji, jakbym powtarzał, to jestem przekonany, ale zryzykujmy, no, w celach treningowych. Wieża A8, no bo nie widzę po prostu opcji, żeby tutaj inaczej zadziałać. No i wracam wieżą. Teraz mam tutaj skoczka w razie co do blokady, bo B6 pilnowało. Dobra, poszło F4. Zatem, no tu jak zagram, bo to trzeba to przemyśleć. Jak tutaj zbiję, zagram tu. Wtedy szybko zbijam pionka. Zagram tu i tam będę trzymał. Dobrze mówię? Chyba dobrze.
Ale ja zagram tak, tego pionka przytrzymam, on tu, ja tu, on tu, ja tu. To ja pionka przytrzymam, a tego mogę zdjąć. Dobra, król d7. Ofiary muszą być. A zaraz, jak on zbije, ja zagram tu, on wróci, ja wymienię, to czy to nie jest remis? O, chyba nie. Skoro taką decyzję podjął, to chyba nie. Wow. Tak, on tu, a ja wieża d8. Skoczek tu pilnuje. Okej, chyba wieża d8. Tu król pilnuje, skoczek pilnuje. Na a7 mogę, ale ten pionki. No dobra, wieża d8, szukam aktywności. Jeszcze króla mogę przestawić w fajny sposób w sumie. Idę pionkiem. Idę do hetmana, proszę pana. Idę po hetmana. Skoczek będzie miał opcję. Tutaj zagram królem. Ej, no. Co? Zagram tak. Tu się broni. Jak zbije, to się wszystko broni, prawda? Tu się broni. Tego pionka chcę zdjąć. Oczywiście on wieżą zagra. Nie mogę wziąć piona, bo tracę skoczka. Ale jak zagram tak, to wieża C8 jest jeszcze. Mogę dać szacha, czy to coś da? Ale poobliczał. Jak zagram tak, dostanę szacha. Tu jak się zasłonię, dostanę jakiś taki plas. Oj, będzie niebezpiecznie. Jak zagram tak, to on zagra wieża C8. Ale pokombinował. No niewiarygodne. Nie mogę odejść wieżą, bo dostanę zawsze strzała. No król jest bardzo blisko pionków, ale on sprytnie się broni. Niby tu pionek ucieka, niby już wygrana, a jednak jest jeszcze taka trudność. Nie zauważyłem, że po tym ruchu jest jeszcze wieża C8. No mogę też tak zagrać oczywiście. Z planem wybicia pionka, tylko że po tym ruchu on może dać szacha. Ja pójdę tu i nie będę mógł zbić pionka. Pójdę tu i co dalej? No właśnie. No mogę dać oczywiście szacha, tylko to chyba nic nie daje. Ale mogę dać szacha. Król pójdzie tutaj. Zawsze pionek jest trochę bliżej, będziemy kombinować. Dobra, dam szacha. Król tu, skoczek tu. Jakby skoczek się znalazł na E3. Może tak? Dlaczego by nie? No właśnie, skoczek E7? Tutaj, tutaj, szach, tu. Nie wiadomo, co to za pozycja jest. Tak, to jest chyba lepsze. Tutaj. Dostanę szacha, zagram tu. Znowu szach, zagram tu. Pasywnie, strasznie. Ale wieża może podziała. Tędy, tędy. No dobra. Nie widzę innej opcji dla siebie, niż zagrać skoczkiem. Na pewno będzie szach. Oj, na pewno nie będzie szach. Nie mogę zbić, bo będzie tutaj. To tego to też przeoczyłem. Ale mogę oczywiście zagrać na przykład tu. Tak, żeby bronić pionka. Może on tam wejść. Ten pionek poleci. Jak zagram tu, to dostanę A7. Jak zbiję, no muszę tak, niestety. Po prostu wziął pionkę. Niewiarygodne, ja to jeszcze przegram. Się robi trzy pionki za skoczka, niesamowite. Że B8 nie mogą wcześniej zagrać. Co
Sam nie wiem. Wow. Może tak. Co to da teraz? Nic. Może tak i tak. Trochę wolne. B8 trzeba pilnować. Niewiarygodne. Oczywiście remis miałem, tylko to robię teraz. Wynik jest nieistotny. Remis był, ale bez figury. O, no niewiarygodne. Nie mam w ogóle takiej aktywnej gry w tym momencie. Bierze D8. Powiem wam, zgłupiałem. Totalnie zgłupiałem. Trzeba będzie chyba zagrać normalnie w szachy, bez żadnych udogodnień, bo... żeby były równe szanse. Nie no, nie wiem. Dajcie znać w ogóle, jak wam idzie taka gra. Powiem wam, ojejku, dobra, chwila, pomyśl, Krzysztof, czy jesteś w stanie teraz uratować chociaż remis? Bo ja tutaj czuję, że jest już w topa. Dobra, gram królem tu, żeby wieża była swobodna. No nie widzę jakiejś opcji, no. Pewnie to jest i tak złe. Tak, żeby tu. No i chcę wziąć pionka. No właśnie, i co? I co dalej, przepraszam? I co dalej, ja się pytam? Tu się bronić w ten sposób? H5, G6. Tam spróbować, tu zagrać. Czy tutaj? Tutaj król i tutaj. To by była dobra droga, więc tak zagramy. Może to się uda zrobić. Taki ruch grozi. Nie zdążę. Niesamowite. Tu to tu. Może tędy teraz. Tu, tu. Nie, to będzie jeszcze gorzej. Może tak. Nie, to jest A7. Wróć. To jest A7 i to przegrywa. Dobra, zapomniałem kontrolować tego ruchu. A jakbym cofnął? Czy ja mogę cofnąć? Czy istnieje taka możliwość? Znaczy jeden ruch tylko. W tym momencie, jakbym zagrał inaczej. Ale to jest trening, słuchajcie, masakra. Nie, no cofnąć nie mogę. Tu się cofa ruchy? Poproszę cofnięcie, tak? W tej sytuacji. Dobra. Pewnie jest stopa. No wracam. Nie widzę opcji, żeby się przebijać, a przypuszczam, że tuż białe grają na zwycięstwo. No właśnie. Może warto było tam zagrać. Dam szacha. Ucieknie. Zagram tu. No wracam, żeby skoczek był swobodny. Nie mam jak się dobrać do pionka. To jest problem. A on ma przewagę pionków na skrzydle. Tu. Gram tak, żeby tutaj zagrać. A potem tu. A jak zagram tak, teraz, to tutaj, co nie? Wow. Jak zagra tu, to ja zbijam. Czy ja czegoś nie dostrzegam? Nie dostrzegam. Tutaj bicie i tutaj. Co?
mat. Dobra, wiecie co, masakra, już tak się zmęczyłem tą partią. No nieźle, nieźle, ale zobaczę tylko końcówkę, co mi tutaj silnik podpowie. Jak on to ocenia? Niesamowite, już tutaj ocenia. To ocenia na minus 2, czyli to jest zwycięstwo czarnych, ale żeby to wygrać. Gdzie ja tu błąd popełniłem w tym całym przedsięwzięciu? Skoczek wrócił i tu już tak dziwnie to pokazuje. Królem trzeba... Dobra, wieża może nie do końca. Królem trzeba było bić. Bić tutaj. A król D4 w ogóle. Czyli liczyć na to, że po tym ruchu... Tu, a tu? Aha, to bije tu. Dobra, maszyna liczy, że po prostu jest wygrana wieżówka z pionkiem więcej. Dlatego nie chciałem dopuścić, jak się ma aż taką dużą przewagę. Dobra, myślę, że starczy. Wygrana, przegrana, aczkolwiek wygrana remis trzeba powiedzieć, bo mogłem tam oczywiście powtarzać sobie tutaj te ruchy, tak jak wcześniej wspomniałem, w tym momencie wieża B5, skoczek D4. No ale to mimo wszystko z figurą więcej. Dajcie znać, czy Wam się udało wygrać ze skoczkiem więcej, ze Stockfishem. Do zobaczenia, dzięki, pozdrawiam.